Magda. Wiktor już drugą noc spędza w kancelarii. Rozmawiałeś z nim? Nawet nie wiem, jak miałbym zacząć. A Karolina? Co Karolina? No, Magdalena, pomyślałem sobie, że skoro się przyjaźnicie, to... Myślisz, że naprawdę mają dzieci chore? Skoro Wiktor tak powiedział, to... Magduniu... A może moglibyśmy razem? No wiesz, ratować ich małżeństwo. Zaskakujesz mnie. Oni się naprawdę kochają. Jeżeli o tym zapomnieli lub tego nie widzą, to należy otworzyć im oczy. Jeżeli dwoje ludzi się kocha, to trzeba zrobić wszystko, żeby mogli być razem. Nawet jeżeli ktoś będzie niezadowolony. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie niezadowolony. A chyba lepiej, jeśli na świecie będą dwie osoby szczęśliwe, niż trzy niezadowolone, prawda? A o kim ty mówisz? O Wiktorze, Karolinie i Jagodzie. Aha. Maduniu. Prawdziwa miłość to nie są kwiaty, prezenty i fajerwerki, tylko codzienna, wzajemna troska. Magdunie, i obecność. Słyszysz? To jest istotą miłości, tej prawdziwej miłości. Łatwo rozpoznać ludzi, którzy się naprawdę kochają. A wiesz dlaczego? Bo są dla siebie najważniejsi i nie ma na świecie niczego, co mogłoby tę uwagę od nich odwrócić. W takim razie nie ma się co martwić o Wiktora i Karolinę. A o kogo? Poradzą sobie. Czy... może... Może moglibyśmy... razem kiedyś pójść na kolację? Jestem już umówiona. Gratuluję. Jak pięknie poradziłaś sobie z Łukaszem.